Cześć, tu Sylwester. Zbliża się lato, zbliża się sezon festiwalowy, dlatego też dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o jednej z wakacyjnych imprez, o Ultra House Pikniku, a moim gościem jest Michał Rolls, jeden z ojców założycieli tej imprezy. Cześć. Zacznijmy może od aktualności. Ostatnio internet obiegła informacja o tym, że będzie w Ustrzykach budowany pomnik Siczki i trwa jakaś zbiórka pieniędzy na ten cel. Czy na Ultra House Picnic możemy spodziewać się puchy zbiórką od założycieli? Na pewno nie, ale w ogóle informacja no jest dosyć ciekawa z dwóch powodów, bo wiadomo, że Siczka ma wpływ na punk rocka i dużo, dużo punk rock też chyba Siczce zawdzięcza IKS-u, ale i też druga sprawa, no Bieszczady, to jest, Bieszczady kojarzą się z Siczką i z KSU, więc myślę, że jakoś tam lokalnie jest to okej, że stawia mu się, że jakoś tam te rozsławił, ale punkowo jest to słabe. No, chyba przyznasz mi to, że takie no, stawianie pomników to... No nie wiem, no ja uważam, że jest to słabe. Film, też ma film powstać, to też pewno słyszałeś, to... Obejrzę, ale też... No, żeby to nie było tak, jak w internecie piszą, takie zbowidosko, wygrywanie z komuną, walka z komuną i tak dalej. Zobaczymy. W sumie scenariusza jeszcze nie znamy. Nie wiemy, o czym ten film dokładnie będzie. KSU będzie tam faktycznie jakąś rolę większą pewnić, czy to będzie jakieś tło, a bohaterem filmu będzie ktoś zupełnie inny, bo tego tak naprawdę jeszcze nie wiadomo. Ale gdzieś tam ktoś mi podpowiedział, żebym może zaprosił scenarzystę i reżysera filmu. To może się uda to zrobić i wtedy może coś więcej się dowiemy, cóż to za film będzie szykowany. A od razu jeszcze sprostujmy jedną rzecz, bo popełniliśmy tutaj wielki błąd rzeczowy. Nie Siczka, tylko Siczka. I tu zaraz pewnie ktoś napisze w komentarzu. Wy kurde, durne pały, no nie jak. Siczka. Jak umawialiśmy się na rozmowę, to na ci napisałem już, że mam tytuł odcinka już przygotowany, że to będzie cała prawda o Ultra House Picnic, nie? Że tak się będzie nazywał ten odcinek, więc może zacznijmy od tego, jaka ta cała prawda jest. Jest to impreza, festiwal jak festiwal, czy ostatnia ostoja trupanka w Polsce? Wiesz co, no na pewno, my jesteśmy takim festiwalem bardzo bliskim ideałom DIY. Też pomysł tak powstał, bo no jest nas w tej chwili czterech organizatorów. Każdy ma jakby też troszeczkę inne patrzenie na to. Gdzieś tam się na pewno zbiegamy. Pomysł powstał w ogóle tego festiwalu, jak byliśmy w 2008 roku z Darkiem i z przyjaciółmi na festiwalu Puntala Rock w Finlandii, gdzie zobaczyliśmy taki duży festiwal zorganizowany właśnie przez punków dla punków i bardzo nam się to spodobało i inicjatorem myślę był Darek tutaj tego festiwalu. Klusek nawiązuje, że jego kolejny Andrzej, właśnie kolejny z naszej ekipy nawiązuje, że bardziej to jest korzeniami w totalnym rozpierdolu systemu, więc też takim festiwalu DIY. No na pewno staramy się nawiązać do tych festiwali i wzorujemy się na tych festiwalach, zarówno na tym totalnym rozpierdolu systemu, jak i na Puntali. No i jeśli chodzi właśnie o, tak jak mówisz, o tym trupanku, no czasami no, staramy się zapraszać te kapele stricte scenowe, które mają coś do powiedzenia, ale także mieszać, żeby przyciągnąć jak największą liczbę osób, więc no i Krasta zobaczysz i usłyszysz i melodyjnego punka i hardcora, więc staramy się z każdego podgatunku kogoś zaprosić, ale też no staramy się, żeby te kapele no były scenowe, miały coś do powiedzenia, no i nie były jakimiś takimi kapelami, chociaż
No i zdarzyła się gówno, prawda, nie uważamy tego, nie wiem, jakąś tam, że to było kontrowersja czy coś, tylko stwierdziliśmy, że ten zespół też, gówno, prawda? Też warto zaprosić. Nauka o gównie. Nie gówno, prawda, nauka o gównie. A bo gówno, nauka prawda chyba nie koncertowała nigdzie. Nie, 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 przepraszam, nauka o gównie, pomyliły mi się nazwy. No wiesz, no to jest sentymentalna kapela dla wielu, nie? No tak, tak. I więc no, wydaje się, że mamy taką łatkę po prostu tego true punka takiego DIY-owego i staramy się tego trzymać, chociaż no, czasami zapraszamy coś tam odbiegającego od tego. Nie wiem. Ale co tak najbardziej odbiegało od tego, wiesz, w twoim przekonaniu? No myślę, że ta nauka wywołała sporą dyskusję. Ostatnio też była próba zaproszenia zespołu Armia, która to w ogóle wywołała straszną burzę w internecie. No o to też chciałem zapytać właśnie, bo to też mi się wydaje, że ta reakcja była trochę przegięta tak na serio. Znaczy wiesz co, pomysł w ogóle zaproszenia Armii to był Gosi, mojej żony. Kilka lat temu zaprosiliśmy Dezertera do nas tutaj, do Żelebska, i też to było dosyć tak, no nawet powiem, że przez tego Dezertera jedna osoba odeszła z ekipy, bo też było kontrowersje. Dezerterowała, nazwijmy to wprost. Zdezerterowała, tak, 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 że zespół taki na pograniczu sceny i mainstreamu, że ZAX, największym to było tą kontrowersją, to był ten ZAX, że trzeba będzie opłacić ZAX i tak dalej, ale jakoś Dezerter zagrał, wszystko się udało, wszystko było okej. Minęło parę lat, Gosia robiła zdjęcia właśnie Dezerterowi w Jarocinie, była z Dezerterem i spotkała Armię. I zagadała z chłopakami z Armii i stwierdziła, że może zaprosimy Armię. I u nas jest taka zasada, żeby też wszyscy wiedzieli, że jak proponujemy jakiś zespół, to musi być akceptacja wszystkich. Aha. Jeśli ktoś nie akceptuje tego zespołu, to my tego zespołu nawet nie afiszujemy, nie ogłaszamy. I tutaj była akceptacja wszystkich, ogłosiliśmy ten zespół Armiach, oni się zgodzili, ustaliliśmy warunki, no i rozpętała się ta burza, no wiadomo, o kwestie religijne, że Armia grała na jakimś koncercie, już w tej chwili to nie, szczegółów nie pamiętam, ale był to koncert jakiś związany z religią, może jakimiś politycznymi sprawami, już nie pamiętam. W każdym razie burza była na tyle duża, że stwierdziliśmy, że nie ma sensu. Zarówno z ich strony, jak i z naszej strony wykonaliśmy telefony, ja z Gosią i basista zespołu Armia. Omówiliśmy to, że to nie ma sensu, że oni stwierdzili, że jeśli jest taki hejt, to po prostu no, nie będą się pchać, gdzie ich nie chcą. A my stwierdziliśmy, że po prostu no, to nie chcemy, żeby byli obrażani jakoś tam, wiadomo, jakieś tam akcje robione, bo to różnie może być. No i na stopie takiej rozmowy telefonicznej rozstaliśmy, stwierdziliśmy, że jest okej. I tak samo później tam jakieś tam były w internecie, wiadomo, szydery, nie szydery, ale staraliśmy się to szybko uciąć, zamknąć temat, żeby to się nie rozwijało, bo wiadomo, każdy dodatkowy wpis to jakby przedłuża to wszystko. No i myślę, że udało nam się to szybko zamknąć i Armia nie zagra. Pozostaliśmy w normalnych jakby w relacjach, ja z Gosią, z zespołem Armia i rozmyło się wszystko. Narysowałeś trochę taki scenariusz, że jakby ta Armia zagrała, to ludzie by, wiesz, krzyczeli. Byłaby jakaś taka zła pod sceną, ale masz takie wrażenie serio, że ta duża część waszej publiki to są tacy ludzie, którzy by to źle odebrali? Czy to są takie, wiesz, pojedyncze, głośne jednostki, które lubią po prostu sobie ponarzekać i są takimi trochę, jak wiecie, jak na każdym osiedlu jest taki nadgorliwy sąsiad, co wrzuci zdjęcie, kto tak zaparkował, nie? Znaczy, wiesz co, ludzie, którzy przyjeżdżają do nas na festiwal, no, są mocno
duża część z nich, myślę, jest mocno ideałami w tej scenie DIY i chciałaby, żeby ten festiwal był no, taką etykietką tej sceny DIY i żeby nie pojawiały się takie zespoły jak Armia. No, było straszenie ze strony, przepraszam, tak trochę może chaotycznie, ale tak jak rozmawialiśmy, trochę może taka trema jest, może trochę też tak ucieka, ale Darek nawet tam wspominał w rozmowie ze mną, bo my z Darkiem właśnie jak są takie rzeczy, które są takie właśnie kontrowersyjne, dużo rozmawiamy, bo on ma widzenie. No, on żyje tą sceną, żyje tym punk rockiem, ja troszeczkę tak mniej, no słucham tego punk rocka i tak dalej, ale nie znam wszystkich niuansów tej sceny i dużo rozmawiamy w takich przypadkach i mówił mi o jakiejś ekipie z Lublina, która może przyjechać, pod sceną krzyż podpalić, że może być jakaś ekipa, która może ich, nie wiem, wyzywać, że mogą być takie akcje. Więc dla dobra tego wszystkiego stwierdziliśmy, że trzeba to zamknąć i zrezygnować. Czy by się to wydarzyło? Powiem ci szczerze, nie. Ja uważam, że nie. Uważam, że to byłoby trochę jak z Dezerterem. Że byłby wielki krzyk w internecie, a później Armia by o 20 czy 21 weszła na scenę, zagrała w Niezwyciężonego, legendę i zeszłaby ze sceny, może by Biz zagrała i by się to zakończyło. Ponieważ wydaje mi się, że Deserter był takim zespołem, który mimo, że on jest, wiadomo, to jest scenowy, Krzysiek Grabowski prowadzi audycję w radiu, zna tą scenę cały czas, zna te kapele, zna tych ludzi, no znamy się osobiście, a mimo wszystko wywoływał jakieś kontrowersje i przy zaproszeniu Dezertera, no tak jak mówiłem, jeden członek ekipy aż opuścił ekipę, że po prostu były maile między nami na trzy przewinięcia, nie? To jest, żeśmy takie rozmowy prowadzili, że to szok. Było kilka zapalnych no tam tematów i co się stało? Dezerter przyjechał, wszedł na scenę, zagrał i uważam, że to była jedna z najlepszych edycji. I wszyscy byli bardzo zadowoleni. I uważam, że po tym Dezerterze z tą Armią by było to samo. Uważam, że ten zespół by wszedł, zagrał może Bis. Wszyscy by byli zadowoleni. Ale taka burza musi być. No, po prostu wiadomo, że no, Armia ma to przesłanie chrześcijańskie. Pojawia się na jakichś koncertach, których ja nawet nie wiedziałem, że się pojawiła. Teraz nie pamiętam na jakim koncercie, ale no pewno może ktoś w komentarzach napisze, o jaki koncert chodziło. I no, wywołała jakiś taki skandal, ale nie uważam. Myślę, że po pierwsze ze względu na pamięć, co było z Dezerterem, a po drugie też uważam, że jednak ten punk rock się postarzał. My mamy już no, 40, jak nie 45 plus czasami, czyli jesteśmy ludźmi już troszeczkę z innym światopoglądem, podejściem i może by było tak, że ci, którym by się nie podobało, poszliby sobie wtedy na piwo, wypili piwo, nie wiem, pogadali, nie byli pod sceną i no nie wydaje mi się, żeby, nie wiem, jakieś takie akcje z palącym krzyżem czy coś tam się zadziały. No, raczej nie sądzę, ale tak jak mówię, było takie straszenie. Trzeba by było obserwować, czy ci goście od palenia krzyża czasem nie śpiewają Niezwyciężony. Różnie może być. To znaczy, wiesz co, jeszcze przy tej Armii, to co było w internecie, no to wiadomo, to była ta jedna część ludzi, którzy przyjeżdżają na Ultra Chaos Picnic, których bardzo szanuję, bo tam naprawdę są bardzo wspaniali ludzie i wydaje mi się, że no trochę też chcą bronić tych ideałów DIY, tego wiadomo, punkowego no God, no master i tak dalej. Ale z drugiej strony wiele ludzi do mnie zadzwoniło czy napisało mi, że tak przypuszczali, że to my z Gosią zaprosiliśmy Armię,
i napisało mi, że to był świetny pomysł, że to by może trochę jakoś tak rozruszało ten Ultra House Piknik i powiedzieli, że też tego nie rozumią, że byli wręcz zdziwieni tym wszystkim, co się wylało wtedy w internecie, ale tak jak mówię, ja szanuję zarówno tych, jak i tych, i skoro ludzie, którzy przyjeżdżają na Ultra House Piknik od samego początku i wspomagają nas, zarówno wspólnie wydajemy płyty, wymieniamy się tymi płytami, są na tym, czasami pomagają nawet nam technicznie na Ultra House Piknik, nie chcieli tej armii. Szanuję ich, dobrze, że się stało, zrezygnowaliśmy. Nie chciałbym, żeby ich zabrakło na następnej edycji, bo mimo tego, że możemy mieć inne zdanie, no to są wspaniałymi ludźmi. No i stało się, no, po armii. No. To też była ciekawostka. Trochę może żałuję, ale no, stało się, wylało już. Nie ma co rozpamiętywać. No a to wiesz, to chyba też nie ostatnia edycja Ultra House Pikniku przed nami. No wiesz, to jeszcze się wiele pewnie może w przyszłości wydarzyć różnych rzeczy. Nie? Wiesz co, to jest chyba też taki temat, który wszyscy organizatorzy festiwalów mówią o trochę takiego odświeżeniu ludzi na festiwalach, żeby przyciągnąć może młodych ludzi, żeby więcej tych młodych ludzi, którzy zupełnie, przepraszam, inaczej już patrzą na to wszystko. I może jak tych młodych ludzi by było więcej, którzy by byli też odważniejsi w internecie i przy tej przy takiej rozmowie o armii potrafiliby, nie wiem, powiedzieć, ale dziady, co wy w ogóle piszecie, o co chodzi, przecież zespół gra i tak dalej, i jakaś by była, nie wiem, forma obrony, bo w internecie to było coś takiego, że wszyscy nagle zaczęli z jednej strony jedni szyderczo, drudzy uśmieszkowo, a trzeci tak dosyć agresywnie na tą armię, ale nie było żadnych, no ma albo niewielkie ilości były tych wpisów takich, które jakoś ten zespół próbowało obronić, że zagra na tym Ultra House Pikniku. Więc musiałaby być jakaś wymiana ludzi, większa jakaś taka rozmowa, bo nie zaryzykuję zaproszenia drugi raz zespołu jakiegoś, na który by się wylało coś takiego. No, mieliśmy w historii, chciałem zaprosić jeszcze raz jeden zespół, tutaj nazwę zostawię sobie, który nawet nie został zaafiszowany, ponieważ wtedy chyba było nas w ekipie sześciu i na sześciu było pięć głosów na nie. I ja nie rozumiałem dlaczego, ale powyciągano mi takie rzeczy, że odmówiłem i dlatego jakby te dwa zespoły nauczyły mnie tego, że za bardzo szanuję ludzi, którzy przyjeżdżają, żeby proponować coś z jednej strony zespół, na który by się wylała taka fala, bo to szkoda mi nawet zespołu i ludzi, którzy istnieją, a z drugiej strony no wiem, że ci ludzie nie chcą takiego zespołu. No się rozgadałem. No ale też widać, jakie to, wiesz, emocje u ciebie jako współorganizatora też wywołuje, no nie, bo to też... A to jest trochę przykre tak na serio, nie? No, chcesz coś zrobić fajnego, a później spotykasz się z jakimś takim, a kurde, co wy wymyślacie, kurde, co to ma być, nie? Wiesz co, tak, może tak, bo to znaczy Gosia jak powiedziała mi, że chce zaprosić armię, ja wiedziałem już trochę o tych kontrowersjach, tych religijno-chrześcijańsko i tak dalej. I mówiłem Gosi, żeby się dobrze zastanowiła. Ale skoro ona zaproponowała armię i wśród członków nie było głosu na przeciwnego, to stwierdziliśmy, że może warto zaryzykować jak z Dezerterem, tym bardziej, że tym razem w ekipie nie było głosu przeciw, bo z Dezerterem to były w ekipie głosy przeciw. A wyszło jak wyszło. Ale to wiesz, nie prążmy, żeby nie zrobić odcinka o tym, dlaczego armia jest kontrowersyjnym zespołem, nie? Bo też co grało u was, nie wiem, Blues and Glory czy Analogsi, a to też były zespoły, które przed laty, no jak pamiętam, jak Analogsi wydawali tam pierwszą płytę czy drugą, jak w zinach po prostu po nich jechali, że to jest banda jakichś dziwnych, niepokojących ludzi, no nie? No to wiesz, to jednak u was zagrali, chyba nie było jakichś skandali, nie? Nie, w ogóle z tymi zespołami nie było skandali.
W tym roku zagrają Łyse Pały, które też po ogłoszeniu miałem parę właśnie czy maili, czy telefonów, czy dobrze, żeśmy się zastanowili nad tym, że zagrają Łyse Pały, więc no zawsze musi być jakiś taki, wydaje mi się, że też czy Street Punk, czy Oi, no zawsze miał jakąś taką otoczkę tej kontrowersyjności, w tekstach, no wydaje mi się, że w tekstach, no tam już nie mówię o Ramses and Hooligans i jego tekstach, ale właśnie jakaś tam, jedni uważają, że to jest gloryfikacja przemocy, a no ja mam podejście do tego takie, że no taki to jest styl, taki podgatunek punk rocka, no musi być piwo, musi być piłka nożna, musi być coś o komuś przylaniu pod oko czy w nosa, no takie teksty, taka muzyka, no. Mówiłeś też wcześniej, że zapraszacie zespoły, które wyrażają jakiś konkretny światopogląd, mają jakąś swoją taką wizję świata, tą spójną z waszą. I też mówiłeś, że fajnie by było, gdyby pojawił się zespół, który odświeży tą publikę. I oglądałem sobie dzisiaj wywiad Wiktora ze Scratch the Surface z Rodzynem i mówił, że był na dwudziestoleciu zespołu Rewizja. I tam było pełno młodych ludzi. I nie wiem, czy słyszałeś nowy singiel zespołu Rewizja, Stanowisko, który Nie, nie, nie. nie słyszałeś tego, bo też widziałem komentarze. Nie, nie. Po tym numerze na pewno zagrają na Ultra House Picnic. I chciałem właśnie o to zapytać, czy Rewizja się u was pojawi? Czy słyszałem, czy nie słyszałem? Oj, nie powiem teraz, albo może i słyszałem. Ten wywiad na pewno oglądałem, bo on chyba 2 dni temu został opublikowany jakoś taki i sobie jadąc do pracy słuchałem tego wywiadu. Wiesz co, my raczej rewizja to, no nie wiem, dla mnie rewizja, no, jestem zdziwiony, że przyciąga młodych ludzi. No jest to zespół taki typowo street punkowy, ojowy. Ja raczej staram się, myślałem, tutaj mam kolegę internetowego Andrzeja, który mnie ciebie, tobie polecił i on mi podrzuca, ostatnio dużo rozmawiamy, podrzucamy sobie rzeczy takich rapowych, hip-hopowych, rapowych, związanych ze sceną, jak choćby Krav Maga z Francji. I do wiele tam zespołów związanych, którzy to tam członkowie mieszają się w tych zespołów, tam taka Greczynka jest, no jest tych zespołów od groma. Ja w ogóle chciałem ten zespół zaprosić na Ultra House Picnic w tym roku, ale jakoś tam nie udało się i zaprosiłem Paranoid Visions, który też uwielbiam. Ale właśnie tak, ale na przykład w tym roku stwierdziliśmy z Gosią, że zaprosimy elektrycznego węgorza na afterparty. To jest, pewno słyszałeś, takie dicho. A słyszałem, Mariusz wraca do domu, bardzo dobry numer. Tak. Dobra geneza w ogóle tego jest kawałka. Polecam. I właśnie chciałbym w ten sposób, że chciałbym troszeczkę właśnie próbować zapraszać na Ultra House Picnik zespoły reprezentujące trochę inną muzykę niż punkową, czyli tak jak mówię, hip-hop, rap, może właśnie jakieś takie rzeczy jak elektryczny węgorz. Tak, z Dechy No Osa na ja też przykład? uwielbiam. Jeszcze Z raz? Dechy Osa na przykład? No nie słyszałem, to nie odpowiem. No ja bardzo lubię też rockabilly i psychobilly, więc też Komety zaprosiłem jakiś czas temu. Chciałem Medcinów, ale też tam kwestie chyba finansowe nie zagrały i nie udało się ich zaprosić. Ale właśnie tak coś nowego zapraszać na ten festiwal, do tego składu muzycznego, żeby właśnie przyciągnąć trochę innych ludzi. Jeśli chodzi o młodych ludzi, no to myślę, że ten rap hip-hop by tak trochę może pojawił się, chociaż też różnie to może być. No w tym roku Darek zaprosił taki młodziutki zespół z Kielc, dwudziestoparolatkowie, grający krasta i hardcore punka. Już nie pamiętam nazwy tego zespołu, to jakoś niedawno ogłosił.
I też zobaczyłem, że robimy też taki cykl koncertów w chacie Trapera w Warszawie i tam na przykład taki zespół kiedyś nam wręcz wciśnięto, właściciele tego klubu nam dorzucili, on się nie pamiętam, chyba się nazywał ten zespół. I powiem ci, że przyszło bardzo dużo młodych ludzi. To były młodzi ludzie, którzy grali właśnie takie połączenie panka z metalem i przyszło bardzo dużo młodych ludzi, którzy zostali do końca. Później grał Bełkot, Human Rights i tam pozostałe zespoły. I ci młodzi ludzie zostali do końca, więc może jak się zapraszać będzie takie młode kapele z młodymi ludźmi w składzie, to one mogą przyciągnąć młodych ludzi, tak uważam. Może w tym kierunku trzeba iść, ale też dokładać jakieś takie gatunki, myślę jak rap, hip-hop, oczywiście z tekstami związanymi tutaj blisko naszego podwórka punkowego. To temat młodzieży już trochę poruszyli, ale wróćmy jeszcze do tych oldschoolowców, no nie? Bo już mówiliśmy o armii, Starterze. A czy na Ultra Chaosie zagra KSW, o którego zaczęliśmy? Macie takie fantazje? Nie, no KS... Te legendy? Wiesz co, KSW myślę, że nawet nikt nie miał na myśli u nas. Nie pojawiło się. Jest to zespół... Nie pojawiło się w ogóle. Myślę, że jest to zespół bardziej kontrowersyjniejszy niż Armia nawet. Tym bardziej, że ja tego nie mam potwierdzonych informacji, ale gdzieś tam w internecie przeczytałem, że oni grali na jakichś tam imprezach patriotycznych i tak dalej. Co nam jest daleko od tego. Nie wiem, mi się wydaje, że to by była bariera i finansowa, i mentalna. Jednak też doświadczenie nam pokazało, że czasami zapraszanie takich zespołów starych, odschoolowych, albo które po, nie wiem, 25-30 latach się reaktywowały, a przez te 20-35 lat nie miały nic wspólnego z punk rockiem i sceną, no jest problematyczne później. Ci ludzie troszeczkę są roszczeniowi, mają trochę inny mental. Wydaje mi się, że z KSU to by było podobnie. O ile Deserter, tak jak wspomniałem, Krzysiek Grabowski, chłopaki z Desertera, no może Jacek najmniej, ale na pewno Robert i Krzysiek siedzą w punk rocku, słuchają tego, znają to wszystko, inaczej się z nimi rozmawia, o tyle z takimi zespołami właśnie jak KSU, które gra gdzieś takie duże koncerty, może większe festiwale, no myślę, że takie związane może trochę z punk rockiem, to może Jarocin, może jakieś tam Czochra i Bobra, gdzie jakieś tam punkowe zespoły występują. No nie śledzę, gdzie KSU gra zupełnie. No ostatnio grał na... Był kiedyś Jarocin w Stodole w Warszawie, Gosia była, robiła zdjęcia, no to dlatego wiem, że tam grał. To myślę, że oni w ogóle nie grają na takich imprezach jak nasz fest, czy już nie wiem, na skłotach, na koncertach, czy coś takiego, no nie kojarzy w ogóle. Więc myślę, żebyśmy się nie dogadali. To by była jakaś bariera finansowa, mentalna i chyba nie chcemy przez to przechodzić. Wiesz, to jest... Nawet dla mnie, który, tak jak mówiłem, i Gosie, którzy zaprosiliśmy Desertera, armię, które wywołały jakieś tam burze, to myślę, że my nie mielibyśmy w ogóle też na myśli zaproszenie KSU. To chyba i nas by przerosło we dwoje. To nie chcielibyśmy tego. Myślę, że internet by walczył i walczył i walczył. No, to na tej zasadzie. Tak, przeglądałem też twojego walla i zobaczyłem, że też darzysz sentymentem zespół Proletariat, który wydał też nową płytę w tym roku. Czy ta nazwa się gdzieś tam działa? Wiesz co, Proletariat, mam duży sentyment do Proletariatu. No ja podobnie, no też. To my, ziemi naszej sól, to jest kurde. Tak, nie, to jest to my z ziemi naszej sól, czy pokój z kulą w głowie, to po prostu serducho, aż chcę wyskoczyć z klatki piersiowej. To jest włosy dęba na rękach stają, jak słyszę te kawałki. Widziałem ich na żywo na rokowej nocy w Rzeszowie i myślałem, kurde, Proletariat wyjdzie, jak parę dziadów, no nie, będą grali jakąś taką mizerię, nie, ale kurde, koncert dnia po prostu. Grali chyba po Deserterze tak naprawdę.
Wiesz co, to jest tak, że ja zaczynałem słuchać Pan Kroka od radiowej trójki. To był jakoś tam początek lat 90. i wtedy była ta lista przebojów, chyba Marek Niedźwiecki ją prowadził. I wtedy była taka ciekawa ta lista przebojów. No ja człowiek, który ma tam 14-15 lat. I wtedy w pierwszej, pamiętam, dziesiątce, może 15 tej listy przebojów był Deserter Chrystus na defiladzie, dwa kawałki proletariatu, właśnie ten Hej naprzód marsz, nie, To my z ziemi naszej sól, Pokój z kulą w głowie, Kult rząd oficjalny. Było kilka takich kawałków, na 15 kawałków było, nie wiem, może z 5-6 takich kawałków, które do tej pory ze mną zostały i tak jak mówię, mam taki sentyment do nich, że w nocy śpię, słyszę, ktoś puści, od razu budzę się i z wypiekami na twarzy słucham. To są kawałki, których się nie zapomina, bo od tego się zaczynało. Tak samo jak pierwsze koncerty, no to pierwsze moje koncerty, no to jakiś defekt mózgu był i tak dalej, no to też to są zespoły, które uwielbiam i zawsze będę słuchał. Dlatego ten proletariat, tak, wrzuciłem, Gosia nagrała kilka kawałków, a ja wybrałem te dwa i wrzuciłem te dwa właśnie na kanał, ponieważ one są dla mnie takie mocno sentymentalne, które uwielbiam słuchać. Ale zespołu Proletariat bym na Ultra Chaos Picnic nie zaprosił. To jest jednak, wiem, że na niektóre zespoły z przyjemnością bym poszedł na koncert, ale nie zaprosiłbym właśnie do nas, do Żelebska. To jest jednak z szacunku właśnie, tak jak wspominałem, do tych wszystkich ludzi, którzy przyjeżdżają, ludzi, z którymi to tworzę. Wiem, że oni by nie chcieli i też wiem, że mentalna bariera, tak jak wcześniej o KS-u rozmawialiśmy, że nie pokonalibyśmy tego. Wiesz, myślę, że oficjalnie by nie chcieli, ale jakby usłyszeli te złote przeboje sprzed 30 lat, to może by tak, wiesz, mina niezadowolona, ale serce bije szybciej. No tak, 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 tak. Może przełamanie by było jakieś, ale no, ale zostawmy jak jest. Zostawmy eksperymenty społeczne, wiesz, innym, bo my tu też nie jesteśmy socjologami. Tak, tak. Wiesz, są festiwale, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, Czochraj Bobra, Rok na Bagnie, gdzie Jacek jest bardziej otwarty. I myślę, że na tych festiwalach te zespoły by się bardziej sprawdziły i też tam jest inna publika, która by się fajniej bawiła, w internecie nie byłoby tych kontrowersji, tak jak wspomniałem, ja bardzo szanuję tych ludzi, tych muzyków, te zespoły i też no chciałbym ich oszczędzić tego, że właśnie no jedzie się tak po nich w internecie, no to jest... Ludzie są różni, jedni tam, dobra, piszą sobie olewka i wyłączam, zajmuję się swoimi sprawami, a drudzy niestety nawet mając 50-60 lat potrafią przeczytać takie komentarze i wiadomo, jakoś tam no, odczuć to psychicznie, więc no, ja zawsze jak coś tam piszę, staram się 3 razy przemyśleć. A niektórzy po prostu co w sercu, to na języku, to i leci, no. Tak to bywa, no. Ja zawsze zastanawiałem ci ludzie, którzy komentują jakiś kawałek, czyjeś gówno. No. Jaki tutaj proces zachodzi, no nie? Że ktoś, wiesz, włożył w coś pracę, zrobił coś, co ma ręce i nogi zazwyczaj, no nie? Ale tobie się, wiesz, nie podoba albo w jakiś tam sposób to jest nie dla ciebie. Zazwyczaj to gówno, nie? Zieram. No wiesz, ale ktoś jak ma no, jakieś tam ograniczone... Nie wiem jak ty, ja bardzo szeroko słucham muzyki. Wiadomo, że ten punk rock i okolice są najczęściej, no ale i potrafię francuską piosenkarkę Zaz posłuchać i jakieś różne inne rzeczy, więc staram się szeroko. I jak faktycznie coś mi się nie podoba, no to nie komentuję, no bo mogę się na tym nie znać. Może to nie być gatunek akurat, który jest stworzony dla mnie. Ale fakt, że niektórzy ludzie są jakoś tam, wydaje mi się, ograniczeni, że słuchają, nie wiem, jakiegoś jednego podgatunku,
włączają coś i myślą, że to będzie dla nich i zupełnie nagle nie podoba im się i zamykają to jednym słowem. No, może tak jest, starają się nie poszerzać tych horyzontów. No, nie mam pojęcia. No, myślę, że to tak to się zamyka. Pozwolę sobie na trochę prywaty, bo kiedyś taki komentarz mi się spodobał pod naszym numerem gdzieś na YouTubie. Co to ma być? Polski Green Day? Co za gówno, nie? Myślałem, żeby to wydrukować na takich okrągłych naklejkach i naklejać na płyty, nie? Jak są często takie rekomendacje. Myślę, że to jest takie Ale urocze widzisz, podsumowanie, nie? Ale widzisz, to jest też dystans, że masz dystans do tego. Ja też staram się mieć dystans i to jest ważne, żeby mieć dystans, żeby po prostu nie wczuwać się w te komentarze, no bo tak jak mówiłem, że są i 60-letni ludzie, którzy się wczuwają w te komentarze i może ich zaboleć, a jeśli masz dystans, to można jeszcze też się obśmiać to na tej, tak właśnie mówisz, nakleić na płytę tego i sobie zrobić jakąś taką lekką szyderę z tego komentarza. A tak wiesz, też nie przypadkiem pytałem się o te wszystkie zespoły, bo chcę zrobić taką trochę zasadzkę na ciebie, że tak powiem, bo tutaj ktoś w komentarzu kiedyś napisał a propos, że co to za rozmowy, towarzystwo wzajemnej adoracji, same miłe jakieś pytania i takie spijanie sobie z dzióbków, to teraz cię trochę, wiesz, tak pomęczyć, nie, po prostu, więc wiesz, nie stresuj się, ale dobrze, że wziąłeś łyka herbatki, nie? Nie no, żartuję trochę, ale wiesz, to zmierza też do tego, że jakby mówisz, że organizując tą imprezę, żyjecie w takim dość dużym obszarze różnych ograniczeń, no nie? Bo jednak, wiesz, nie możecie sobie tam zaprosić, nie wiem, proletariatu, tak jak, co, nie wiem, na roku na bagnie, tak jak mówisz, to by te wszystkie kapele, o których rozmawialiśmy, to przeszły i to by były takie, wiesz, hitowe koncerty w sumie, nie? Znaczy, wiesz, kapel jest tak dużo, że my nie musimy sięgać po te kapele. One mogą grać na innych festiwalach. Każdy z nas, jest nas w tej chwili czterech, tak jak wspomniałem, każdy z nas słucha troszeczkę inaczej, innej muzyki. Na przykład Darek wybiera sobie kapele takie trochę na pograniczu zimnej fali, trochę takiego, nie wiem, no jego kapele to w tym roku Essidence, La Fraction, no ten młody zespół z Kielc, to tak wzięty. Z jednej strony nam się bardzo podoba i ja nawet troszeczkę cieszyłem się, że Darek go wziął, bo ja bardzo lubię hardcore crust punk, ale Darek właśnie słucha takich bardziej melodyjnych francuskich kapel z wokalistkami, trochę zimnofalowych rzeczy. Myślę, że ja z Kluskiem słuchamy bardziej, częściej takich ciężkich rzeczy crustowych, debitowych, może i zahaczających o grind. Natomiast jeśli chodzi o Darka Baryłkę, który niedawno do nas dołączył, to jeszcze jest dla mnie zagadką, jeszcze dokładnie nie wiem. Ale też mamy zasadę, tak jak wspomniałem, żeby było z każdego podgatunku, żeby każdy, kto przyjechał, coś dla siebie znalazł. Więc żeby była jakaś kapela ojowa, żeby była kapela coś dla zbowidu, jak to mówimy, jakaś kapela hardkorowa typowa. No z każdego podgatunku, żeby jakaś kapela była, jedna, dwie. No, w ubiegłym roku na przykład mieliśmy wylew krastowych kapel, bo była i wojna, i infekcja, i hiatus, więc dużo mieliśmy tych krastowych. W tym roku będzie mniej tych krastowych. I tak się zapętliłem, że nie wiem, jakie pytanie było. Zmierzają trochę do tego, że wiesz, mając różne ograniczenia, trochę jakby zamykacie, wiesz, raz, że grono tych kapel, bo, ale tak patrząc, jak mówiłeś, nie wiem, że te kapele nowofalowo, zimnofalowo, to zimnofalowe, to biorąc pod uwagę tą składankę, jeszcze młodsza generacja, no to macie chyba już takie 6 edycji do przodu, nie? Tak biorąc z każdej po trochu, nie? Bo tamtych zespołów młodych jest mnóstwo, no nie? Ale tak, wiesz, jeżeli formuła jest taka trochę zamknięta, no nie, to się, wiesz, nie skończy. To nie zmierza jakby, wiesz, do wzrostu, tylko bardziej do skurczenia się tej imprezy cały czas, nie? Do takiego coraz większego zamykania grona, wiesz, tych ludzi, którzy grają, tych ludzi, którzy przyjeżdżają na ten festiwal. Nie macie takich obaw czasem, że to się będzie, wiesz, kurczyć te same twarze i gdzieś w takim wzajemnym kółku, wiesz, tych samych osób się gdzieś zamkniemy?
Wydaje mi się, że nie, bo tak jak wspomniałem, tych kapel jest naprawdę bardzo dużo. Poza tym my oprócz, wiadomo, muszą być kapele, które mają jakąś nazwę, które przyciągną ludzi, no bo wiadomo, wszystko kosztuje, więc my też musimy zamknąć budżet imprezy. Więc musimy mieć kapelę. Poczekaj, co w tym roku gra? Takiego już sobie spojrzę. No No tak. na pewno La Fraxio. Jeszcze raz? Total Chaos chyba gra, nie? Z tych. Total Chaos, tak, Total Chaos. Na pewno La Fraxion jest taką zespołą, którą wszyscy kojarzą. Na pewno Ojowo do te łyse pały. Paranoid Vision jest taką ciekawostką z Irlandii, którą wielu ludzi chce usłyszeć, a ze względu na to, że no jest siedmioro ich w składzie i bilety z Irlandii są dosyć kosztowne, to oni chyba jeszcze w Polsce w ogóle nie grali. No i poza tym Tribute to Zakon Żebrzących jest taką kapelą, która na pewno przyciągnie ludzi. I mając te kapele, które wiemy, że przyciągną nam ludzi, które zamkną nam ten budżet, możemy sobie pozwolić na kapele takie ciekawostki, tak jakby Horror Vacui, który jest, myślę, w Polsce mało znany. Darek Esidence, które też, no wiadomo, kojarzą znawcy gatunku, że tak to nazwę. Adaktas, to jest mój zespół z Słowacji. To są takie zespoły, które no mało kto kojarzy, a dzięki właśnie tym zespołom, tym nazwom, które nam przyciągną ludzi, możemy sobie pozwolić na to. I wydaje mi się, że mimo wszystko tych zespołów jest tak dużo, że ta pula się nie wykończy. Zaczynając, ja już wiem, co chcę zaprosić na dwie kolejne edycje, więc myślę, to jest niewyczerpalna pula zespołów, że tu nie możemy się ograniczać, a tym bardziej, że my mamy jeszcze pomysły właśnie tak jak ja, rapowe, jakieś poszukać czegoś z hip-hopu, z rapu, z psychobilly, rockabilly, które w Polsce też jakoś taką zaczyna dzięki choćby zespołowi, o matko jedyna, Psycho Beats, jakąś taką drugą młodość w tej chwili przeżywa. Myślę, że nie ograniczamy się, a te zespoły takie bardziej rozpoznawalne, o których rozmawialiśmy, jak Proletariat czy coś, na innych festiwalach mogą sobie śmiało grać i tam być zapraszane. Mówi, że tych kapel jest tak dużo, ale też spotkałem się z taką opinią, bo też pytywałem znajomych, która wie, się taka dosyć zabawnym podsumowaniem, że to jest, że Ultra Chaos Picnic to taka warszawsko-toruńska impreza, gdzie grają ciągle ci sami ludzie, tylko zmieniają się nazwy Tak, kapel. też to słyszałem. Wiesz co? Czy są jacyś rekordziści, którzy pojawili się, wiesz, w rekordowej ilości No, zespołów właśnie? są członkowie zespołów. Chyba kiedyś lubelska scena była taka, że ze trzy czy cztery różne nazwy grały, a byli praktycznie ci sami członkowie w tych zespołach. No, Mistrzostwem Świata to było Eye for an Eye, które wystąpiło dwukrotnie pod dwoma nazwami, a my mamy zasadę, że nie zapraszamy dwa razy tego samego zespołu. Co też tak stwierdziliśmy, że sobie taką zasadę zrobiliśmy, żebyśmy właśnie szukali tych zespołów i jak najszerzej patrzyli na to wszystko. To znaczy, tak jak wspomniałeś, to warszawsko-toruńsko. Wiele zespołów ma, szczególnie do Darka, bo Darek jakby do Darka piszą te zespoły. Ma żal, że piszą, nie wiem, od 10 edycji i nie mogą zostać zaproszone. To jest tak, że każdy z nas daje trzy propozycje swoje.
Czyli mamy już 4 razy 3, 12 zespołów, a reszta zespołów, bo w sumie gra 21, 22 zespoły, to są zespoły, które, no wiadomo, muszą być nazwami, które przyciągną ludzi i z drugiej strony zespołami, które przykryją nam te luki, o których mówiłem, bo na przykład ja mogę zaprosić 3 krasty, Darek 3 zimne fale, ktoś tam tego i nagle nie mamy, nie wiem, Oja, nie mamy hardcora i musimy mieć też te miejsca dla tych kapel, które nam będą dla ludzi, którzy przyjadą sobie posłuchać. Poza tym dużo ludzi przyjeżdża dla klimatu, też tam do nas na Ultra House Picnic, spotkać się ze znajomymi, ale wiadomo, że też muszą czegoś posłuchać, czyli te kapele, taka jedna hardkorowa, jedna ojowa, przykładowe te dwa gatunki, tak wziąłem, muszą być. No i druga sprawa też, no, trzech z czterech członków zespołów mieszka w Warszawie. Tu nie ma co się oszukiwać. Więc znamy ludzi z kapel warszawskich. Więc często jako znajomy znajomych zapraszamy te kapele warszawskie. I często też kapele warszawskie ratują nam tyłek w momencie, kiedy wypadnie nam coś z line-upu. W ostatniej chwili mamy, nie wiem, miesiąc, dwa tygodnie przed festem. Tak jak w ubiegłym roku, to mieliśmy wysyp chyba z pięciu, sześciu kapel i pojawił się Morons, Red Crab, super kapele, które bez wahania, spytaliśmy się, czy chcą zagrać, bez wahania nam odpowiedziały, a też pisaliśmy do wielu kapel z zapytaniami i wiele kapel odmówiło, a te warszawskie ze względu na to, że znamy się trochę personalnie, osobiście, no patrzą na to trochę inaczej, nam ratują wtedy ten line-up i pokazują się u nas na Ultra House Pikniku, a z Toruniem to nie mam pojęcia dlaczego. No, to może ktoś, wiesz, z innego województwa i tak nie za bardzo. Mieliśmy też przez kilka lat, mieliśmy też taką zasadę, żeby zapraszać, chyba mieliśmy dwa miejsca dla kapel lokalnych właśnie, województwo lubelskie i podkarpackie. I nie wiem, dlaczego ta zasada jakoś tak się rozmyła, ale pamiętam, że o tych wspomniałem ci o tych kapelach lubelskich, to właśnie pamiętam, że one były takie zasady, żeby dla właśnie ludzi, którzy mieszkają w okolicy Biłgoraja, żeby mogli przyjeżdżać z tymi kapelami. Mieliśmy takie dwa miejsca, ale jakoś teraz nie kojarzę, chyba się już ta zasada jakoś tak rozmyła. Wiem, że mieliśmy też zasadę, żeby zapraszać jakiś młody zespół, takie zespoły, w których grają ludzie w wieku, w tej dekadzie dwudziestolatków. Tylko wydaje mi się, że tych zespołów też jest mało, albo poziom jest, no my jednak chcemy mieć jakąś poprzeczkę tego poziomu, tego festiwalu i poziom był za niski i też jakoś tak nam odeszła ta zasada. No ale co jakiś czas dyskutujemy, rozmawiamy i staramy się wprowadzać jakieś tam uatrakcyjnienia, jakieś tam nowe pomysły. Wspominałeś też o kwestiach budżetowych, nie? I też często jak jest jakaś, to jest chyba jakiś taki wewnętrzny żart, no nie, związany z prowidentem. Czy myśleliście o tym, żeby Provident został tym sponsorem imprezy pierwszym w historii? Nie, to tak, to jest taki żart, że mieliśmy chyba pierwszą po-covidową taką edycję, gdzie były same polskie kapele, bo to była pierwsza po COVID-zie, nie mogły przyjechać zagraniczne kapele i trafiliśmy jeszcze na taką pogodę, że mieliśmy urwanie głowy. I chyba w piątek przed koncertem mieliśmy pustki na placu i wszyscy właśnie, o, Provident będzie grany, bo to wiadomo, trzeba opłacić kapelę, opłacić to wszystko. I ten żart właśnie taki providentowski się przyjął, natomiast to wiadomo, u nas sponsorów nie ma i nie będzie. To jest, działamy DIY z własnych środków wypracowanych przez lata. Impreza, staramy się, żeby impreza się zbilansowała, nie chcemy tego finansowo rozwijać, żyć z tego i tak dalej i robimy to z pasji, żadnych sponsorów, sponsorzy to wiadomo jakieś ograniczenia zaraz, w ogóle nigdy nam nie przyszło to nawet do głowy i tak zostanie.
ograniczeń macie już sporo, nie? Bo o tych zasadach wymieniliście chyba za 20, nie? Ale dobrze się w tym jakoś odnajdujemy, w tych ograniczeniach. No. A macie to jakoś zapisane, czy to każdy tak pamięta? Bo byś mówił, że nowego kolegę też wdrażaliście. Wiesz co, ale... Proces musi przejść, nie? Pamiętaj o tym, że tak, nowy tak, kolega tak, Darek tak. jest bratem Roberta, który na nowotwór zmarł ponad rok temu. I z Darkiem, z Baryłką znamy się od wielu, wielu lat, więc on, myślę, że z Robertem też, oni bardzo byli zżyci z Robertem, więc też wiedział, jaki Robert jest, są może trochę odmienne charaktery, ale dobrze się znali, więc myślę, że też znał nas i wiedział, jakie my mamy podejście, więc tutaj jakiegoś takiego wdrażania nie było, a no myślę, że pierwsze 5-6 edycji to było takie, które się docieraliśmy i poznawaliśmy przy organizacji takiego festiwalu i wtedy chyba najwięcej było wymian maili, wymian informacji, jakichś tam sprzeczek i tak dalej. A od kilku lat to jest tak, każdy ma jakąś taką swoją działkę. Tak jak ci wspomniałem, jest nas czterech. Andrzej Klusek mieszka w Biłgoraju, więc on zajmuje się logistyką tam na miejscu, gdzie reszta nas trzech przyjeżdża w zasadzie, można powiedzieć, na tak zwane gotowe. On ogarnia, nie wiem, skosi trawę na terenie tej działki, odświeży scenę, dogra, kiedy mają przyjechać z zakładu energetycznego prąd i tak dalej, logistycznie to ogarnia. Potem jest Darek, który siedzi w tym pankroku, wyszukuje tych kapel, podsyła nam cały czas, no nawet No Pasaran, które razem współtworzymy, to można powiedzieć na już ponad pewnie 100, może nawet 120 tytułów, to większość tytułów to są Darka tytuły, to Darek wyszukuje te tytuły, odnajduje te składanki, co ostatnio dawał, to są też, wydaje mi się, jego pomysły, może z kimś, ale on to odnajduje, więc można powiedzieć, jest takim dyrektorem artystycznym tego festiwalu, że on te kapele jakby podsyła i tak dalej. Potem jest właśnie, był najpierw Robert, teraz jest Darek, którzy zajmują się koszulkami, takim infopunktem, można powiedzieć takim marketingiem w cudzysłowie tego festiwalu. Ja jestem od strony technicznej, czyli przyjeżdżam i podłączam wszystkie przedłużacze rozdzielnie, distra, scenę. No, jestem inżynierem elektrykiem, więc wziąłem na siebie tą odpowiedzialność techniczną i zajmuję się tym od strony technicznej. I oczywiście mamy kilkanaście osób wspomagających. Mamy Marcina, który z nami był, odszedł, ale zajmuje się z znajomymi bramką i tak dalej. Więc myślę, że już w tej chwili, po tylu latach, na tyle się poznaliśmy, że nikt nikomu nie wchodzi w drogę, wręcz pomaga. I tak samo mamy jakiś taki wspólny światopogląd z tego wszystkiego i chcemy też ten światopogląd pokazywać innym, jakby choćby, nie wiem, że u nas są cateringi tylko wegetariańskie i wegańskie. Są, wiadomo, wszystkie distra, wydawnictwa związane ze sceną mogą sobie przyjechać, rozstawić się, nie ma żadnego placowego, nie ma jakichś ograniczeń, mogą swobodnie sobie sprzedawać, dystrybuować to wszystko. No i wydaje mi się, że chcemy ludzi tym zarażać i jakąś taką bezinteresownością, a nie nastawieniem na jakieś tam, nie wiem, profity i chcemy też pokazywać właśnie tą ekologię, wegetarianizm, no i też promować kapele, które są jak najbliżej z tym związane. Myślę, że ta rola inspiratora, ona gdzieś tam się udaje, nie? Bo tak patrząc na to, wiesz, ile tych festiwali, imprez punkowych się pojawia, no to mimo tego, że może się wydawać, że ta scena się gdzieś tam kurczy, no nie, i tych ludzi jest mniej, to tych festiwali jest z roku nie, nawet na jak rok, tak przed rozmową, tą główną rozmawialiśmy, to nawet w tym roku jest dodatkowy festiwal, który niestety jest w terminie naszego festu, czyli to chyba było Filmów Urwanych, Festiwal Filmów Urwanych, jakoś tak się nazywa.
Tak, ale nie jest Tak, humorem, no humorem, wiadomo, humorem. gra słów. I jest punk w Dolinie, któremu bardzo kibicuję, bo organizator tego festiwalu od wielu lat przyjeżdżał do nas i jest w zasadzie na każdej edycji. Podpatrywał, podpatrywał i teraz robi swój i bardzo mu kibicuję i mam nadzieję, że mu się uda i stworzy cykliczną imprezę, tym bardziej, że robi to też w takim ciekawym miejscu, gdzieś tam na Suwalszczyźnie, więc bardzo mu kibicuję i też to będzie taki festiwal korzeniami właśnie w scenie niezależnej, więc cieszę się, ja bardzo się cieszę, że tych festiwali podchodzi. No, odpadła nam Stodoła w tym roku, trochę można żałować. Zrobiliśmy taki troszeczkę transfer jednego członka Stodoły do nas, wspomaga nasz festiwal teraz. Był w ubiegłym roku i w tym roku też z tego co wiem będzie i pomaga nam od strony technicznej. Szkoda, że właśnie Stodoła odpadła, ale myślę, że te festiwale mają się bardzo dobrze i będą powstawać nowe. Wiesz co, tak śledząc już te punkowe ploteczki sprzed lat, że nie, że był taki moment, kiedy te festiwale bardziej ze sobą konkurowały, niż chciały ze sobą współpracować. Pamiętam jeszcze przed czasami, jak była uzgodniona ta mapa festiwalu, i wiesz, pamiętam, i te daty, pamiętam, no nie, to to gdzieś była. ten... Znaczy tak, to chodziło o kwestie festiwali takich DIY niezależnych, a festiwali, które no, są wspomagane finansowo przez instytucje bądź jakichś sponsorów. I tutaj ja nie wiem, czy to nie inicjatywa Darka była w ogóle ten plakat, ale no w zamierzeniu chodziło o to, żeby na tym plakacie znalazły się festiwale takie stricte bez sponsorów, bez dotacji, takie robione tak jak nasz, można powiedzieć w cudzysłowie własnymi rękami, czyli Punk Piknik we Wrocławiu, w Bielsko-Białej ten festiwal, ojejku. Oj, nacjonalizm. Tak, nacjonalizm nie dziękuję, nasz festiwal. No było tam kilkanaście tych festiwali. Warsztat w Krakowie, Przychodnia w Warszawie. No było bardzo dużo tych festiwali i głos się podniósł od festiwali, które mają jakieś dotacje, czyli to były jakieś tam festiwale. Ja nie pamiętam, czy akurat, bo tak do głowy mi przychodzi, bo to wiadomo, że takim festiwalem, który trochę ta scena tak atakuje, to jest ten Rok na Bagnie, którego ja Jacka bardzo lubię i bardzo szanuję to, co robi i nawet w tym roku się wybieram na ten festiwal, chciałbym zobaczyć jak, bo ja grałem z zespołem na pierwszej edycji tego festiwalu i chciałem zobaczyć jak to się rozwinęło, jak właśnie ten festiwal teraz funkcjonuje i chyba on jest tak najbardziej atakowany ze strony DIY, tak jak kojarzę, że to taki zbowidowski festiwal i tak dalej, no ale jest miejsce dla każdego i no my jesteśmy tacy, no staramy się być tak jak mówiłem, DIY, niezależni, staramy się to robić własnymi środkami i dlatego też no, staramy się promować takie festiwale, natomiast tak jak to też parę osób pisało, nic nie stoi naprzeciwko, żeby tamte festiwale stworzyły swoją mapę festiwali i też zrobiło taką ulotkę, wypromowało swoje festiwale. I myślę, że jest miejsce na to i na to, a podśmiechujki zawsze będą, no jedni z drugich będą się podśmiechiwać, że tu to grało, tu tamto grało, że my jesteśmy sekciarze, no bo to też tak w internecie się druga strona, że sekciarze i tak dalej, albo że u nas same hardkory są, że nie ma nic takiego, co da się słuchać i takie komentarze były, więc no... Internet musi żyć. Zawsze musi być jakiś skandalek, jakaś wojenka, jakaś ploteczka, jakaś kontrowersja, więc tam z tym plakatem była taka sprawa, tak jak z tą armią było. Z tą armią to jeszcze była taka ciekawostka, że
jak się zaczęła właśnie w internecie ten najazd na tą armię, to aż zadzwonili do mnie ludzie, którzy chodzili ze mną 20 lat temu do szkoły średniej i przez 20 lat nie miałem z nimi nic do czynienia, zadzwonili do mnie z pytaniem, o co chodzi z tą armią. Więc to był aż tak szeroki odzew, więc byłem aż zdziwiony w ogóle, że to aż tak szeroko poszło z tą armią. Ale no to taki jest internet to. To jest trochę dziwne, nie? A propos tych dotacji, no nie, i sponsorów, bo to też jest taki specyficzny temat, nie? Bo porównując jakby scenę polską do sceny zagranicznych, to trochę inaczej to też tam wygląda, no nie? Bo też ta komercjalizacja punk rocka, czy nie wiem, czy współpraca, nie wiem, Vansa, czy jakichś takich dużych firm, to no to zupełnie inaczej wygląda, nie? Bo też pamiętam, tacy ludzie, którzy teraz by się w życiu do tego nie przyznali, mi gdzieś opowiadali, jak to jest fajnie grać w kapeli punkowej w Szwecji, bo wtedy masz tutaj dotacje, jakieś bierzesz sobie ten socjale i nie musisz, wiesz, pracować, tylko grasz punk rocka, nie? Teraz pewnie by tak, ja tak nie mówiłem, nie? Ale też warto sobie posłuchać rozmowę zespołu Hańba na festiwalu Tak Brzmi Miasto, też opowiadali o tym, jakie mają do tych różnych tego typu sponsoringów, bo oni też korzystali ze wsparcia fundacji, na przykład Adama Mickiewicza, żeby jakieś trasy zagraniczne sobie ogarnąć, więc to tak nie patrzyłbym na to tak totalnie zero-jedynkowo, nie? Bo też są różne podmioty, z którymi można współpracować i chyba jakiegoś totalnego obciachu z tym nie będzie, ale to też żeby nie było tego konfliktu wartości, nie? Też to jest istotne. Tak mi się wydaje, że tak jak mówisz, właśnie ten konflikt wartości, żeby, no nie wiem, jeśli chodzi o sponsorów, no to tak, jakieś fundacje, instytucje, no jest choćby klub AKS Zły, który też ma sponsorów i w Warszawie ten piłkarski, no znaczy tam są różne sekcje już w tej chwili sportowe i też korzysta z sponsorów i oni mieli chyba Fritz-Kole za sponsora. I też ten Fritz-Kola chyba się wycofał i szukają nowego sponsora i czy już znaleźli, to ja już nawet w temacie nie jestem, ale też tak ten sponsor musiał spełniać pewne, bo rozmawiałem z Tomkiem, który tam trenuje sekcję młodzików chyba jakiś czas temu i on mówił, że ten sponsor też musi spełniać jakieś wymagania. Wiadomo, to nie może być Coca-Cola, McDonald's, to już takie skrajne rzeczy, ale wiadomo, że wiadomo, o co chodzi. Więc wydaje mi się, że no nie ma w tym nic drożnego, jeśli masz kogoś, kto cię wspomaga, a nie wiem, prowadzi jakąś działalność i nie wiem, czy restaurację wegańską, wegetariańską, no nie wiem, rzeczy, które po prostu no jakoś są blisko ciebie, no to, czy tak jak mówisz, no ten Instytut Adama Mickiewicza, tak, wspomniałeś? No, chyba nie przekręciłem tej nazwy. No, to wydaje mi się, że to tu nie ma jakiegoś obciachu, tym bardziej, że zespół Hańba no jest, ja lubię bardzo ten zespół i jest czymś szerzej niż punk rockiem i choćby to, że teksty są poetyckie, wiersze są tam w tych i wydaje mi się, że warto wręcz, żeby oni szerzej wychodzili, zresztą wychodzą szerzej, no bo grają na, mają trasy i za granicą i grają na różnych festiwalach, więc bardzo się cieszę, że ten zespół się tak rozwinął i tu nie uważam, że to jest jakąś ujmą, że korzysta z takich rzeczy. No ale z drugiej strony, jak jesteś zespołem stricte scenowym, śpiewasz o tym, o czym śpiewasz, no to głupio, jakbyś zagrał na festiwalu DIY, gdzie były jakieś reklamy. No to też musimy też, biorąc pod uwagę zespoły, które zapraszamy, też szanować ich światopogląd, czyli tak jak wspomniałem, u nas reklam nie będzie. A gorzej w tej kwestii to chyba mają te drużyny sportowe, o których wspominałeś, bo też, kurczę, nie pamiętam, jakie to było miasto, gdzieś ostatnio przejeżdżałem, jest stadion wielki Tarczyński Arena, nie? Bardzo jakiś spór i nagle producent kabanosów jest tytularnym sponsorem twojej drużyny, się nazywasz Kabanosy, Błyskawica, Toruń, powiedzmy, nie, czy jakoś tak, nie? No, to jest pewien dramat. No tak, ale
tutaj właśnie siły na zamiary. No, jeśli chcesz być klubem sportowym lokalnym, nie wiem, jakie aspiracje ma AKS Zły. No, na razie to wiadomo, są tam jakieś niskie ligi, tam klasa A, B czy okręgowa. I tutaj Nie jest jeszcze polskie Paulin. No, myślę, że nie ma też jakiegoś takiego wielkiego budżetu, nie potrzebuje, ale jeśli chcesz, nie wiem, tak jak być jak jakieś, nie wiem, pierwsza liga czy ekstraklasa, no to już są potrzebne finanse, żeby utrzymać stadion i tak dalej. No i tutaj no musisz działać z jakimś sponsorem i tutaj no, zaczynają się kompromisy z tymi sponsorami. No. No St. Pauli wiadomo, to jest wyjątek od reguły, no to jest klub, który został zbudowany przez kibiców i no jedyny chyba na świecie tego rodzaju. Tak rozpoznawalny, bo może kilka innych jest, ale tak rozpoznawalny. Mentalnościowo pewnie można ten AKS Zły trochę tak porównać, że nie do tego, bo to też jest jakby podobny obszar sportu gdzieś tam chcą zagospodarować, jeżeli chodzi o taki, wiesz, światopogląd. Nie? No w Warszawie była, ale to wiele, wiele lat temu, ja jeszcze chodziłem też na te mecze, Polonia Warszawa miała taką grupkę kibiców właśnie związanych ze sceną punkowych i też mi się wydaje, że wtedy na Polonii Warszawa chciało się stworzyć właśnie takie, bo Polonia Warszawa była takim klubem bardziej rozpoznawalnym, bo to grali w ekstraklasie, potem tam w pierwszej lidze, ale byli rozpoznawalni właśnie takie można powiedzieć trochę nasze polskie St. Pauli, no ale wiadomo, no wygrało to ci kibice tacy tradycyjni, spatriotowani i tak dalej i niestety pankowcy, nie wiem czy tam jeszcze ktoś chodzi na tą Polonię, to już nie kojarzę, chyba właśnie wiem, że część ludzi, którzy chodziła na Polonię, potem zaangażowało się w ten AKS Zły i chyba ta Polonia, ruch taki punkowy, kibicowski na tej Polonii umarł. Tym bardziej, że Polonia, wiadomo, spadła tam do tej czwartej, trzeciej ligi i teraz gdzieś tam się tuła, nie wiem, w której lidze gra w tej chwili Polonia i to wszystko umarło, a powstał klub, który typowo jest związany z naszymi ideałami i można budować go od podstaw. Pewno to są lata, jak nie dziesiątki lat pracy, żeby go wprowadzić do ekstraklasy czy do pierwszej ligi. I no tak jak rozmawiamy, no i też przed działaczami tego klubu różne wyzwania i różne rozwiązywanie różnych kompromisów i tak dalej, żeby te zespoły po prostu promować do góry. O, prawda. Ja też wspominałeś o tych ambicjach, no niezależnie jakie się mam, bo też mówiłeś, że Ultra Chaos nie ma takiej ambicji, żeby być coraz większym festiwalem, żeby to była taka profesjonalna impreza, powiedzmy konkurująca z tym Nowym Jarocinem, czy nad Rokiem na Magnie. To frekwencyjnie, jak patrzysz na te edycje, to jak macie jakiś wzrost tak z edycji na edycję, czy to jest podobna jakby, wiesz, grupa ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają? Wiesz co, myślę, że tak od 5-6 lat jest ten sam poziom. No wiadomo, była ta edycja covidowa, kiedy było mniej ludzi, ale to z oczywistych przyczyn. Wydaje mi się, że osiągnęliśmy poziom i poprzeczkę, którą chcieliśmy osiągnąć. I wręcz, no wręcz wydaje mi się, że więcej ludzi mogłoby być już jakby dla nas problematyczne technicznie, więc no tam wiadomo, jeszcze tam nie wiem, 10% to byśmy może jeszcze udźwignęli, ale już więcej, no to by się może zaczęły dla nas jakieś schody techniczne. I wydaje mi się, że jesteśmy spełnieni, jeśli chodzi o frekwencję, o w ogóle działanie tego festiwalu, o funkcjonowanie, o ludzi, którzy przyjeżdżają i całą otoczkę. No, musimy tylko jeszcze po prostu, no tak jak mówiłem, przyciągnąć. Wydaje mi się, że może nastąpić też odpływ ludzi ze względu na to, że tych festiwali robi się więcej i też ludzie mogą chcieć zapoznać się z czymś nowym, no bo to wiesz, jak przyjeżdżasz 10 tak lat dla odmiany.
Tak, w jedno miejsce to chcesz złapać czegoś innego i może być w pewnym momencie jakiś odpływ w inne miejsce i żeby po prostu tych ludzi ktoś zastąpił i dlatego właśnie, tak jak mówiłem, może próby troszeczkę poszerzania gatunkowego tego line-upu, no, tak myślę. Tak sobie już rozmawiamy z godzinkę o festiwalu, a nawet nie powiedzieliśmy, kiedy on jest, gdzie i kto zagra, więc może to jest ten moment, żebyś patrzę na ściąga, patrzę na ściągawkę, więc serdecznie Was zapraszam. To jest 23-24 czerwca w tym roku, koło Biłgoraja w Żelebsku, na pięknym Roztoczu. Tak jak wspomnieliśmy, zagra La Fraction, Total House, Paranoid Visions, oprócz tego Skankan, Horror Vacui, Tribute to Zakon Żebrzących, Esidente, The Pau, wspaniała dziewczyna zwariowana, którą zaprosiłem, uwielbiam ją. Abaddon to dla właśnie tych starszych punkowców, którzy chcą zobaczyć i posłuchać starej kapeli. Wretched of the Earth, ojejku, to nie wiem, czy dobrze przeczytam, to jest z Grecji Street Punk Omixan, Łyse Pały, Dread Machine, Wielki Mrok, Little Boy, The Head Scene, zimnofalowy zespół, świetny, Odkrycie Darka, widziałem w chacie Trapera w Warszawie, zamieściłem filmik też na kanale, kawałko ich koncertu, świetnie chłopaki grają, Adakta ze Słowacji, Elektryczny Węgorz, taki właśnie na zakończenie, już nie pamiętam, czy piątku, czy soboty, takie elektrodisko z Łodzi, to tak jak rozmawialiśmy, uważamy, że takie to będzie świetne takie zakończenie wieczoru, żeby też parę ludzi nam właśnie zadawało pytanie, czy nie planujemy jakiegoś takiego after party, które zazwyczaj odbywa się przy telefonach albo jakichś małych odtwarzaczach, czy to płyt, czy kaset w pojedynczych namiotach, czy nie chcemy zrobić takiego większego after party. I tak właśnie pomyśleliśmy, żeby wyjść trochę naprzeciw i zaprosiliśmy tego Elektrycznego Węgorza i też serdecznie zapraszam, bo to naprawdę świetny duet, z tego co kojarzę, to duet świetnie zaprawiający ludzi do zabawy. No, serdecznie Was zapraszam. No, przede wszystkim można sobie na rowerki przywieźć, na rowerkach pojeździć po Roztoczu. Świetna okolica, lasy, źródełka, może zwierząt to tam nie ma, jakichś takich jak u Jacka na Roku na Bagnie, żubrów, łosiów i tak dalej, ale też okolica jest naprawdę fajna. Jest w ogóle, przyjeżdżając na nasz festiwal, jest dla fanów ciężkiej nogi, jest fajny podjazd pod górę z taką fajną serpentynką, gdzie jak ktoś jest fanem motoryzacji, to może się na zakrętach troszkę rozbujać. No i też jest, jak się będzie jechało od Frampolu, też w nocy fajnie się przejeżdża, bo się jedzie kilkanaście bodajże kilometrów przez las, bez żadnych latarni, bez niczego, i w nocy jak ktoś będzie jechał, to warto się na chwilę zatrzymać, wyłączyć światła, otworzyć szyby i po prostu posłuchać takiej ciszy przerywanej jakimiś ptaszkami, zwierzątkami. No, klimat jest fajny, naprawdę fajny. Będę ja, będzie pan Darek, zapraszamy Was serdecznie. Ja też się postaram wpaść, zobaczyć Total Chaos, a ty na to czekasz najbardziej. Wiesz co, ja najbardziej na Paranoid Vision. To jest kapela, którą od wielu lat chciałem zobaczyć. Teraz dzięki temu, że w Paranoid Vision na basie gra Tomek Polak, wymieniliśmy parę właśnie między ze sobą informacji i tak troszkę, tak uważam, nadajemy na podobnych falach. On ma też jakieś takie poboczne swoje fajne, niepankowe rzeczy, takie trochę funkujące, fajnie się tego słucha, ale w ogóle Paranoid Vision, no wiadomo, to jest zespół, który gra już 45 lat, od 81, może nie 40,
No, już kawał czasu gra i mieli różne płyty, ale no, muzykę mają świetną, naprawdę, naprawdę fajnie się tego słucha. Też, no, mimo że jak chłopaki się śmieli, ja bardziej, tak jak powiedziałem, słucham Krasta, D-Beatu, Hardcore Panka, ale na przykład w Chacie Trapera, jak zagrała ekipa Łysych Pał, świetnie basista gra na basie, tak mięciutko, tak po prostu. Czasami lubię takie smaczki gitarowe, solówka, jakiś riff, jakieś takie. No są takie elementy, które mnie przyciągają. I widziałem, jak on gra na tym basie. Niby oj, to prosta muzyka, ale nie wiem, tak jakoś świetnie te struny podrywa tego. No fajnie się tego słucha, naprawdę. Warto choćby dla gry tego basu zobaczyć ten zespół, jeśli ktoś takiej muzyki nie słucha. Co dalej? No ten Ciekawa Dechet. rekomendacja. Nigdy czegoś takiego nie słyszałem, żeby ktoś kapelę ze względu na styl grania basisty, ale no może Orensinie tak słyszałem, że fajnie tam ten basista gra. Okej. I co jeszcze? No, na pewno Dehet Sin, to jest to odkrycie zimnofalowe Darka, też to jest takie, no, totalnie zimne, powiem tak, totalnie zimne, zimne, mroczne, no taki fajny zimnofalowy klimat. Horror Vacui też jest bardzo ciekawym zespołem, też takie połączenie, wydaje mi się, takiego gotpunka z zimną falą też może być ciekawe. To klasyka ska, w końcu, o, to też chciałem powiedzieć a propos właśnie tego dokładania. Bardzo od wielu lat chciałem zaprosić zespół ska na Ultra House Picnic. Tylko niestety nasza scena ska jest bardzo uboga. Ja pamiętam jakieś tam podchody chyba robiliśmy do No jest szczecińskiego sporo zespołu. zespołów, które zaczynają swoją nazwę od słowa ska, bo to dosyć, zazwyczaj jest taka tradycja, że jak już ska, to słowo ska musi być elementem nazwy zespołu. No, ale powiem ci tak, że jakoś Krasnali tak. kapelę tak nie mają. Muszą mieć ciekawą grafikę nazwy Krastowe Kapele. O, to tak, tym No, się będąc Krasto. w pakach można porobić sobie zdjęcia różnych tam krzaków, no nie, w przy okazji zaprojektować sobie logo Tak, Krasnowej Kapeli. tak, Byłoby w ogóle tak, fajnie. tak. I tak jak mówię, mamy właśnie w końcu zespół Skaja. Ja właśnie ze Szczecina był taki zespół z wokalistką. Kurczę, ja to tak za dużo. Wespa? Wespa, tak, właśnie, Wespa. Bardzo chciałem ich zaprosić. Nie wiem, to chyba Darek podchodził temat rozmowy i nie wiem dlaczego nie zagrali, ale bardzo chciałem, żeby zagrali. Ale w końcu nam się udało. Mamy Skankan, który z tego co wiem, chyba sam się do nas w ogóle odezwał, że chcieliby zagrać i udało nam się właśnie udało nam się z chłopakami dogadać, żeby zagrali. Więc mamy w końcu ska jakieś na festiwalu. No, tak jak mówiłem, Paulina z The Pau, zwariowana dziewczyna, myślę, że już rozpoznawalna, ale też warto ją jeszcze raz zobaczyć. No, a poza tym wegańskiej, wegetariańskiej cateringi, mamy wspaniałą pizzę z Poznania, Wege Pizzę, chyba najlepsza pizza w Polsce. Kto nie potrafi się przekonać, niech przyjedzie, spróbuje. Mamy geodetów z frytkami, zwariowana ekipa, bardzo ciekawa. Jest tutaj trochę prywaty moja siostra, która jest zawodowo, mogę powiedzieć, kucharką, świetne rzeczy wegetariańskie robi. Są oryginalne napoje. Poza tym w dystrybucję, wydawnictwa jest Piotr Skoła, który jest niesamowitym człowiekiem, co roku do nas przyjeżdża, oprócz tego, że wydaje rzeczy, które czasami jak te nazwy widzę, to zastanawiam się, skąd on to w ogóle wynalazł, skąd on to wygrzebał, a jak słucham, potem zaczynam tego słuchać, to u niego nigdy nie ma czegoś takiego, co by mi się nie spodobało. Ostatnio ten Depit, który się pojawił na scenie, który widziałem już dwukrotnie na koncertach, no rewelacyjne chłopaki, rewelacyjna kapela.
Poza tym Piotr i jego córka Natalka wspomaga swoją córkę Natalkę z tą fundacją Masz Nosa. No to jest też niesamowita sprawa i bardzo im kibicuję i żałuję, że tylko raz mogłem tam pojechać i im trochę technicznie pomóc. Niestety jakieś tam problemy się na mnie zwaliły i już drugi raz mi się nie udało. No przyjeżdża też do nas wspaniała ekipa, z którą ostatnio parę zrobiliśmy transportów na Ukrainę dla zwierzaków i ludzi, czyli Kasia Rostalska, Łukasz, Tomek, którzy też są wspaniałymi, zwariowanymi ludźmi, którzy po prostu mają taką no, zajawkę, że zajmują się zwierzakami w znajdkach, w schronisku znajdki i robią te transporty na Ukrainę. No poza tym wiadomo, będzie pasażer, będzie Tomek z iForena i swoim wydawnictwem, chyba Kudłaty jest, Gustaw jest, no zapraszam, no wszyscy ci ludzie w jednym miejscu, no co mogę więcej powiedzieć, no warto, naprawdę warto nas odwiedzić i zapraszam was serdecznie. Ciebie też oczywiście, jesteś serdecznym, mile widzianym gościem. Dziękuję bardzo. No, wiesz co, tak, brzmi to tak bardzo, wiesz, otwarcie, nie? A miałem takie wrażenie przez lata zawsze, że Ultra House jest taką imprezą jednak trochę ekskluzywną, nie? Jeżeli chodzi o publikę. Wiesz co, nawet ostatnio Gosia w jakimś klubie, z jednym z klubów warszawskich, robi zdjęcia na imprezach. To są różne imprezy rockowe, nierockowe dla klubu. I też tam jest taki jej kolega, fotograf, który ją wciągnął i właśnie ona go od lat zaprasza i on bardziej słucha takiej muzyki street punkowej, ojowej i mówi, że boi się przyjechać na Ultra House Picnic, że mówi, że to tam takie bardzo konserwatywne jest to wszystko, że to właśnie tak jak mówisz, ekskluzywne, że on się boi, że coś tam tego i właśnie nie wiem, jest taka jakaś taka otoczka tego festiwalu właśnie, że nie wiem, tak jak wcześniej ci wspomniałem, że tak w internecie czasami piszą, że my jakąś taką sektą jesteśmy, takim sekciarstwem, no nie wiem, no może coś sobie też takiego stworzyliśmy, no i to tak to teraz wygląda. No, wydaje mi się, że chyba dlatego, że no, jest garstka ludzi, może nie garstka, może dwie garstki, która przyjeżdża na ten festiwal i tak jak się to w przypadku armii, no broni tych jakby ideałów, tego DIY tak mocno i przez to tak też może tak to wygląda z drugiej strony, że no, że jest to jakieś takie zamknięte, konserwatywne, sekciarskie, no tak jak mówisz, może takie też elitarne trochę, ale wydaje mi się, że no staramy się być otwarci, no przynajmniej ja tam no nie uważam, że tak jest. Tu musieliby się wypowiedzieć też inni. Ostatnie pytanie. Czy na bramce sprawdzane są punkowe legitymacje? No oczywiście. Jakby nie. to jest tak, jeśli chodzi o kwestie bramki, no nie, no wiadomo, mamy opaski i nie ma tam jakiegoś tam door selection, jak to się mówi w klubach elitarnych, więc każdy u nas, kto kupi opaskę... Ale Wrocławia mnie nie wpuści. Znaczy oczywiście... Mieliśmy incydenty, że musieliśmy wypraszać. No były takie incydenty, że parę osób ze względu na to, że no wiadomo, robimy to wszystko DIY własnymi rękami. U nas nie ma barierek przed sceną, nie ma, wiadomo, że zespół, który wchodzi na scenę, jeśli nie chce, żeby ludzie mu wchodzili na scenę i nas o tym poinformuje, no to kilka osób z naszej ekipy wskakuje i pilnuje tego, żeby zespół był na tyle komfortowy, żeby mu tam nie przeszkadzano. Ale tak ogólnie ludzie mogą wchodzić na scenę, tylko wiadomo, no nie należy zespołowi przeszkadzać, no jak ktoś tam ewidentnie wyrywa mikrofon, albo to mieliśmy przypadek, że tam zaczyna koszulkę i tańce robić tego, no to delikatnie wypraszam. Tak, 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 tak.
delikatnie wypraszamy, ale scena jest otwarta i no nie mamy profesjonalnej jakiejś tam ochrony czy coś, ale czasami wiadomo, jest za dużo alkoholu i włącza się komuś coś tam. Było bardzo rzadko, myślę, że 2-3 może takie incydenty były. No i takie osoby niestety musieliśmy wyprosić, wyprowadzić. No to zdarzyło nam się, ale tak mówię, no ze 2, może 3 razy, jak pamiętam. Nie były to raczej, no tak jak mówiłem, no są to ludzie już 30 plus, to już mało, no 40 plus bardziej, którzy no przyjeżdżają się bawić, spotkać ze znajomymi, przyjeżdża dużo ludzi z zagranicy, którzy mieszka za granicą, raz do roku spotkać się ze znajomymi, więc no może dlatego też to się mówi, że elitarna, no bo tam cały czas pojawiają się w dużej ilości ci sami ludzie też, no którzy jakby cieszę się, że wybrali ten festiwal i co roku nas odwiedzają i traktują to jako jakiś taki własny festiwal, jakby razem z nami współtworzyli, co uważam, że tak jest. No. Dokładnie. Zapraszamy. I nawiązując do tytułu odcinka, jak chcecie przekonać się, jaka jest cała prawda o Ultra House Picnic, no to przyjedźcie i zobaczcie po prostu. Nie? Zapraszam serdecznie, naprawdę, bardzo gorąco. To dzięki za rozmowę. To ja dziękuję. Cześć. Cześć, do zobaczenia.